Pięknie witam w kolejnym odcinku naszych rekolekcji na czas powietrza. Chcemy wykorzystać ten czas. W polskim języku mamy tylko jedno słowo na określenie czasu. W Grece biblijnej mamy dwa. Jest słowo chronos, od którego pochodzą nasze słowa chronologia i chronometr, to znaczy upływające godziny, minuty, sekundy, dni, lata. I jest jeszcze drugie słowo, kairos, które oznacza tę chwilę, zupełnie niepowtarzalną. Tę chwilę jako szansę, która jest zupełnie niepowtarzalna. Chcemy, siostry i bracia, tak podejść do tego, co przeżywamy. Do tego niezwykłego czasu. Prymas tysiąclecia, który nam towarzyszy w naszych rekolekcjach na czas powietrza, wykorzystał swój kairos. Wykorzystał ten czas. W swoich zapiskach więziennych z pierwszego miejsca odosobnienia, z Rywałdu koło Grudziądza, odnajdujemy zapis porządku dnia. Prymas chciał, żeby ten czas nie przechodził bezpłodnie, a jednocześnie zadbał także o przestrzeń, która go otaczała, w bardzo ciekawy sposób. 4 października 1953 roku narysował ołówkiem na ścianie ubogiej celi, w której był, drogę krzyżową. Narysował krzyżyki, narysował poszczególne stacje i w ten sposób ta przestrzeń, która go otaczała, stała się nową duchową przestrzenią, mimo zniewolenia. W poprzednim rozważaniu myśleliśmy właśnie nad zniewoleniem, nad tym, że nasze dawne życie, kiedy popatrzymy na nie krytycznie, miało wprawdzie wiele wspaniałych spraw, rzeczy, wrażeń, ale także miało jedną fatalną cechę. Kiedy traciliśmy miarę w konsumowaniu tego, co zostało oddane do naszej dyspozycji, te nasze przyzwyczajenia wytwarzały kokon zniewolenia, w którym byliśmy absolutnie bezradni wobec sposobów życia, stylów życia, które nie były Boże i w którym nie mieliśmy dla Boga już czasu. To, że taki sposób życia naznaczony kapitulacją wobec zła może naznaczyć całą osobowość, pokazuje się w innych ludziach, pokazuje się też w nas. Widział to też prymas tysiąclecia. Kiedy oglądał, przypatrywał się ludziom, którzy pilnowali go w Rywałdzie. Zauważył jednego z nich, który chodził w modnym wówczas płaszczu ortalionowym. 10 października 1953 roku prymas zapisał takie słowa. Odwiedza mnie Pan w ceracie. Jak zawsze obiektywny, grzeczny, z zatrzymanym sercem, równie dobry kandydat na inteligenta, jak na policyjnego sadystę. Ale prymas tysiąclecia dostrzegał słabości nie tylko w innych, ale także w sobie samym. To był czas jego rachunku sumienia. 4 marca 1954 roku w Stoczku Warmińskim tak napisał. Idę przez swoje życie kapłańskie pełen nędzy, słabości i ran otrzymanych po drodze. A 2 lata później, już w Komańczy, napisał: tylko Chrystus niczego nie zdepcze, wszystko osłoni swą delikatną, mistrzowską umiejętnością prowadzenia ludzi. A ja? Zawsze mi to źle wychodziło, niefortunnemu ojcu.
nasze odosobnienie, nasze w pewnym sensie zniewolenie tą sytuacją koronawirusa ujawnia coś gorszego, coś głębszego, ujawnia naszą duchową nędzę. Ale zdanie sobie z tego sprawy nie jest celem w samym w sobie. W chrześcijaństwie nigdy nie chodzi o pomniejszanie człowieka. Chrześcijaństwo nie jest sztuką samobiczowania. Wiara chrześcijańska nie polega na samoudręczeniu. Nie jest to jakiś podskórny masochizm, w którym jest dobrze, jeżeli jest bardzo źle. Chodzi tylko o jedno. Kiedy zdajemy sobie sprawę z naszych zniewoleń, chodzi o zdarcie masek. Chodzi o ujawnienie całej prawdy o nas. Kiedy chrześcijanin zdaje sobie sprawę ze swoich grzechów, w ostateczności chodzi o jedno, o nawrócenie, o zmianę życia. Taki sens ma też to dziwne i dla niektórych staroświeckie słowo pokuta. Nawrócenie jest zawsze darem Boga, ale jednocześnie dziełem człowieka. Kiedy myślę o konieczności nawrócenia, przychodzą mi na myśl cztery niezbędne kroki, które należy uczynić. Pierwszym i podstawowym jest to, co zrobiliśmy w poprzednim naszym rozważaniu. Zdanie sobie sprawy ze swojej sytuacji, ze swojego zniewolenia, z tych impulsów, rzeczy, wrażeń, pragnień, ambicji, słów, które spowodowały, że tkwimy w grzechu. To zdanie sobie sprawy musi być dosyć radykalne. Dopóki mówię, się grzeszy, inni grzeszą, nic się nie dzieje. Wszystko zmienia się, kiedy powiem, ja grzeszę. To jest mój grzech. I w takiej sytuacji, kiedy zdam sobie z tego sprawę, jestem w odpowiednim miejscu, żeby na nowo usłyszeć dobrą nowinę o Bogu, który kocha mnie do szaleństwa. O tym Bogu, który jest gotów pójść na krzyż za mnie. Jeżeli tylko nazywam mój grzech, jeżeli nazywam go po imieniu, jeżeli uznaję moją nędzę, wtedy mogę przyjąć dar przebaczenia moich grzechów. I stąd konieczny jest drugi krok. Drugi krok, którym jest wyznanie grzechów, przyznanie się do nich. Zazwyczaj dzieje się to, siostry i bracia, w sakramencie pokuty. Jesteśmy w dosyć dziwnej sytuacji. Wielu z nas być może bezwiednie miało zwyczaj spowiadania się przed Wielkanocą. Wielu pragnie rzeczywiście wyspowiadać się tak, jak robią to częściej. I być może będziemy przeżywali namiastkę tego, co przeżywali ludzie zesłani gdzieś na daleką Syberię, gdzie nie było kapłana, gdzie starsi ludzie przekazywali młodym, swoim dzieciom i swoim wnukom kartki ze spisem swoich grzechów i z prośbą o to, żeby przekazali te kartki, kiedy pojawi się kapłan. Na tę chwilę, kiedy nagrywamy tą refleksję, jest możliwe pójście do kościoła. I wiemy, że we wszystkich kościołach są dodatkowe terminy spowiedzi. Chcemy to wykorzystać, jeżeli możemy, a jeżeli nie, z różnych względów, to jest ta chwila, kiedy możemy szczerze żałować za grzechy, ufając, że Bóg je rzeczywiście wybacza i pragnąc przy najbliższej okazji przyjąć sakrament pokuty. To jest podstawowa prawda chrześcijańskiej wiary. Jeżeli żałuję, jeżeli szczerze żałuję za moje grzechy, to zostanie mi wybaczone.
Wrażenie robią na mnie słowa kardynała Wyszyńskiego z 6 sierpnia 1954 roku ze Stoczka Warmińskiego. Musimy naprzód sami dobrze poznać nędzę własną na sądzie ostatecznym, żeby zrozumieć, dlaczego Bóg nie rezygnuje z łotrów. I stąd istotny jest ten gest Piotra, który wychodzi z łodzi, pełen wiary we własne siły i zaczyna tonąć. I w tej sytuacji chwyta się Jezusa z tym okrzykiem: Panie, ratuj. I potrzebny jest gest ślepca Bartymeusza, który zrzuca swój jedyny skarb, płaszcz, kiedy słyszy, że Jezus przechodzi. Tylko Ty. To drugi krok. Ale istotne są jeszcze dwa dalsze. Być może ta wola zerwania z grzechem wynika z lęku, który ogarnia Cię, siostro i bracie, w tej sytuacji. Być może jest to nawrócenie pod wpływem strachu. Takie nawrócenie jest nietrwałe. Najpóźniej wtedy, kiedy skończy się pandemia, wraz z pandemią skończy się nawrócenie. Kiedy człowiek pozbędzie się lęku, który kojarzy mu się z nawróceniem, wtedy odejdzie też od Boga. I dlatego wyznanie grzechów musi być uzupełnione przez odnowienie przyjacielskiej relacji z Chrystusem. Chrystus puka do twojego serca, to jest może jakiś tani slogan, ale głęboka rzeczywistość duchowa. 1 czerwca 1954 roku w Stoczku Warmińskim prymas tysiąclecia napisał tak: największa nieznana człowieka, serce, tak wspaniałe, że Bóg o nie zabiega, tak potężne, że może się oprzeć miłości wszechmocnego. Nawrócenie staje się trwałe, siostro i bracie, kiedy przyjmiesz Jezusa Chrystusa na nowo, jako swojego osobistego Zbawcę i Pana. Przyjąć Jezusa jako Zbawcę, to znaczy spodziewać się jedynie od Niego ostatecznego szczęścia. Jezus nie neguje naszych drobnych szczęść. Jezus nie zabiera nam niczego, ale daje nam właściwą miarę. Daje nam też siłę, abyśmy mogli zrezygnować z czegoś, co przeszkadza nam w drodze. Jezus jest jedynym Zbawicielem, to znaczy jedynym, który może spełnić twoje życie do końca. Przyjęcie Jezusa jako Pana oznacza to, że Jezus zostaje zaakceptowany jako ten, który wyznacza kierunek, któremu ufam, za którym idę. To On pomaga mi uporządkować ten mój świat właśnie w ten sposób, abym odnalazł właściwą miarę. Przyjęcie Jezusa jako Pana nie oznacza postawy niewolnika. Ojcowie Kościoła mówią o trzech rodzajach miłości do Boga. O miłości niewolnika, o miłości najemnika i miłości syna. Miłość niewolnika jest kiepską miłością, naznaczoną strachem przed karą. Miłość najemnika też nie jest doskonała. Najemnikowi chodzi o zapłatę. Dopiero miłość dziecka, miłość syna, który utożsamia się ze swoim ojcem, jest miłością doskonałą. Taka miłość nie odbiera Bogu Jego majestatu i nie odbiera człowiekowi tego gestu poddania się Bogu, a jednocześnie jest naznaczona tą swobodą i tą wolnością, jaką ma każde dziecko wobec dobrego ojca. To trzeci krok, przyjęcie Jezusa jako Zbawcy i Pana. I wreszcie krok czwarty. Sakrament pokuty, o którym mówiliśmy w drugim kroku, jest w stanie zatrzymać tą duchową infekcję, która nas niszczy. Oddanie życia Jezusowi
w trzecim kroku jest początkiem naszego zdrowienia. Ale zanim ukształtuje się w nas postawa nowego człowieka, minie czas. Jest to proces, który trwa czasami latami, czasami całe życie. Ten proces, który może być w każdej chwili zatrzymany, bo Bóg, któremu oddaliśmy swoje życie, nie zabiera nam wolności. W tym procesie Bóg prowadzi nas czasami do tych zakamarków naszego serca, które zostały zamknięte przed Jego łaską. Stamtąd nieustannie może pochodzić nowa duchowa infekcja. Jest taki tekst z listu do Rzymian z rozdziału 12, który bardzo mocno zapadł mi w pamięci i robi na mnie zawsze wielkie wrażenie i chcę zaprosić was, siostry i bracia, do tego, żebyśmy razem się mu przyjrzeli. Paweł mówi tak do swojej wspólnoty w Rzymie. Nie bierzcie więc wzoru z tego świata, lecz przemieniajcie się przez odnawianie umysłu, abyście umieli rozpoznać, jaka jest wola Boża, co jest dobre, co Bogu przyjemne i co doskonałe. Tyle ten tekst. Najpierw to branie wzoru. Paweł używa tutaj słowa syschematizo. W tym słowie tkwi to słowo schemat, schematy. Schematy myślowe, które sprawiają, że działam i wartościuję w pewien określony sposób. Mamy nie brać wzoru z tego świata. W zasadzie Paweł używa słowo aion, czyli wiek. Nie mamy brać wzoru z tego wieku. Inaczej moglibyśmy powiedzieć, mamy być odporni na ducha czasu. Warto zdać sobie sprawę, że kiedy Ewangelie mówią o świecie albo o ciele, nie mają na myśli ani całego świata, który jest stworzony, ani ciała człowieka, który jest dobre. Człowiek jest właśnie tym stworzeniem, wobec którego Bóg, gdy go stworzył, powiedział, że jest bardzo dobre. Kiedy Biblia mówi o ciele i o świecie, mówi o przestrzeniach w człowieku albo o przestrzeniach w społeczeństwie, które są bez Boga, które są zabrane Bogu, do których Bóg nie ma wstępu, które są ukształtowane w sposób nieboży. Paweł zaprasza nas, abyśmy nie brali wzorów, które pochodzą właśnie z takich przestrzeni. Chodzi zatem o pewną logikę, która jest naznaczona pychą, która jest naznaczona próżnością, jest naznaczona duchem takiej niedobrej konkurencji, która wypycha innych i która stawia człowieka na pierwszym miejscu w taki sposób, że nie ma miejsca dla Boga. To niebranie wzoru z tego świata jest uzupełnione przez Pawła tym słowem przemieniajcie się, przemieniajcie się. Właściwie to tłumaczenie nie jest precyzyjne. Paweł używa słowa metamorfo. Chodzi o pewną metamorfozę, ale taka głęboka metamorfoza nie może dokonać się w człowieku jego własnymi siłami. My po prostu nie potrafimy siebie przemienić. Nie jesteśmy do tego zdolni. I w tym tekście poprawnie tłumaczonym słyszymy pozwólcie się przemienić. Pozwólcie się przemienić. To Bóg przemienia i chce cię przemienić. Pozwól na to. I odnawiaj się przez odnawianie umysłu. Przemieniaj się przez odnawianie umysłu. To odnowienie umysłu, to odnowienie spojrzenia na świat, na moje życie, złagodzi rozdwojenie, które w nas się pojawia wtedy, kiedy konsumujemy bez żadnej miary. Przez co
odnawia się nasz umysł? Odnawia się przez to, że karmimy się czymś Bożym, że karmimy się rzeczami, które nas nie podtruwają, że stajemy w prawdzie. Bóg chce nam przebaczyć grzechy i jeżeli nam przebaczy, Bóg ofiaruje nam również nowe życie. Bóg daje nam nowe życie, ale o tym nowym życiu usłyszymy w następnym odcinku. Panie, świadomość grzechu jest zawsze deprymująca. Dlatego jej tak nie lubimy, bo jesteśmy wobec naszego grzechu bezradni. Ale jest to błogosławiona świadomość. Ona rzuca nas w Twoje ramiona i pozwala wyznać Tobie nasz grzech. Wolni od grzechu możemy wybrać Ciebie jako naszego jedynego Zbawcę i Pana. Jako przyjaciela, który pomaga nam krok po kroku znaleźć właściwą miarę dla naszej ambicji, planów, dla naszych małych szczęść, tak byśmy nie przegrali naszego boskiego przeznaczenia. Prowadź nas zatem, Panie.